Siema ludzie, tutaj z Zakolników i witajcie w kolejnym materiale na totalnych dramaturgach, a dzisiaj sobie porozmawiamy o surferowych ziomkach, czyli Jeffie, a także Brodim. Ale na sam początek przedstawię wam charakter, a także historię obu panów, więc zaczynajmy. Jeśli chodzi o Jeffa, to pierwotnie debiutował oczywiście w oryginalnej serii Totalnej Porażki, począwszy od Wyspy Totalnej Porażki aż po Totalną Porażkę w Trasie, a także pojawi się w pierwszym odcinku Totalnej Porażki Zemsty Wyspy, gdzie stara drużyna była ukazana na jachcie. Patrząc na jego charakter w pierwszych sezonach, był osobą bardzo wyluzowaną, bardzo przyjazną był za przyjaźń między nimi oczywiście z DJ-em, Duncanem, Owenem. Był zakochany w Bridget, oczywiście potem z czasem wzajemnością prowadził podsumowania w drugim sezonie, jak i trzecim, czyli w planie totalnej porażki, jak i w totalnej porażce w trasie. Ale patrząc na jego charakter, jaki był w tych sezonach, był bardzo taki, wiecie, mówi często słowo ziom. Był takim człowiekiem, takim nazwać lekko duchem, był takim typem człowieka imprezowicza, że lubiał zabalować, lubiał się wybawić, mimo że też potrafił być czasami poważny, między innymi wtedy, kiedy miał pilnować zajączka DJ-a, ale niestety przez jego niezdarność wiadomo co z tym króliczkiem, zajączkiem DJ-a się wtedy stało. No ale całe szczęście tamta historia zakończyła się dobrze. Patrząc też na to, że Jeff ma wady, między innymi bardzo szybko uderza mu sława do głowy. Patrzcie drugi sezon i podsumowania, gdzie zamieni się dosłownie w kopię Chrisa McLeana, czyli oczywiście naszego kochanego prowadzącego show. Ale całe szczęście szybko wrócił do swojej normy dzięki swojej dziewczynie Bridget, dzięki dziewczynie. Powrócił powiedzmy, że do normy i już to tak po raz w trasie. Nie był megalomanem, ani sadystą, ani człowiekiem, który tylko patrzy na pieniądze. Ale niestety tylko pojawiał się w podsumowaniach, które prowadzi razem z Bridget, no i niestety z jedną z postaci, której no nikt raczej nie lubi w totalnej porażce, czyli Blaney, która miała być pierwotnie prowadzącą z totalnej porażki, taka ciekawostka. Ale powiem wam tak, patrząc na to, jaki Jeff miał charakter w pierwszych sezonach, to powiem wam, że w wariackim wyścigu Jeff się troszeczkę zmienił, był bardziej głupkowaty niż w pierwszych trzech sezonach, z tego względu, że on tam występował ze swoim kumplem Brodim. Tak, tak jak słyszycie, występował ze swoim kumplem od deski surfingowej Brodim. Ponieważ Bridget miała, jakby to można powiedzieć, zawody w okolicach wybrzeża Australii, To na wariacki wyścig Jeff zaprosił sobie swojego ziomka Brodiego. I powiem wam tak, tutaj relacja Brody i Jeff. Powiem wam, oni dosłownie traktują się jak bracia. Mogę tak to nazwać, traktują się jak bracia. Praktycznie robią wszystko razem, nie oddalają się zbytnio od siebie na krok. Bardzo dobrze sobie radzą w wyzwaniach. Praktycznie bez żadnych większych problemów. No oczywiście też był moment, kiedy wypadli, ale potem oczywiście wrócili. Jeden zakończył, wygrali finał wariackiego wyścigu. Ale tak, patrząc na ich relacje, poszczególne wariackie wyścigu, mogę powiedzieć wprost. Oni zawsze sobie pomagają, są dla siebie bardzo życzliwi, a także lubią zawiązywać sojusze. I czas powie, że Brody podkochiwał się wzajemnością MacArthur, czyli jeden z zawodniczek z drużyny kadetek. I mogę tu też powiedzieć też, że Brody jest tą postacią troszeczkę głupszą w filmie, ponieważ tutaj on zawsze wpadał w tarapata, to go poraził prąd, a to doznawał częstego na przykład wstrząsu mózgu i innych tego typu rzeczy. Natomiast Jeff był takim, nie wiem, bardziej mózgiem operacji, umiał bardziej się oddaleć, bo był, powiedzmy sobie szczerze, weteranem w programie. Spędził, powiedzmy sobie, te pierwsze trzy sezony, no w sumie konkurował w jednym, bo wiecie jak to mniej więcej wygląda na planie totalnej porażki, hahaha. Obcałowywanie się przez pierwsze dwa odcinki, potem drastyczna eliminacja, ponieważ każdy był zdenerwowany na Jeffa i Bridget za to, że się obcałowywują przez wszystkie odcinki, w których wystąpili, czyli raptem dwa.
No, jej poty to wiadomo, poprawiło się w tym, no, podsumowaniach, ale wiecie jak to mniej więcej wyglądało. Ale wracając do wariackiego wyścigu, patrząc na ich relacje, jak się zachowywali, no, można było powiedzieć, że oni praktycznie robili wszystko razem, byli dla siebie mocno życzliwi. To mi troszeczkę przypomina relację Owena i Noah, tylko że Owen i Noah to jest relacja taka na zasadzie, że Noah jest tym człowiekiem, który jest mocno inteligentny, prowadzi swoją drużynę, czyli w tym przypadku jego i Owena, a Owen jest tą postacią komediową. Natomiast tutaj mamy coś takiego w przypadku Jeffa i Brody'ego, że tutaj mamy postacie mocno komediowe, czasami wręcz aż przerysowane, bo powiem wam tak, niektóre gagi z Jeffem i Brody aż mnie czasami no śmieszyły, ale były takie momenty, gdzie Jeff i Brody potrafili mnie czasami zirytować. Były takie momenty, bardzo mało ich było, od razu mówię, ale potrafili mnie zirytować swoim poczuciem humoru. Tak się zdarzało, że dla Jeffa i Brody'ego byłem czasami zły. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że takich przyjaciół jak Jeff i Brody ze świetą szukać. Praktycznie mogę powiedzieć tak, oni bez siebie żyć nie mogą. Normalnie jak brat z bratem. Mogę to sobie powiedzieć, to są tacy jakby no przebrani bracia od zarania dziejów, którzy zawsze trzymają się razem. Trzeba też wspomnieć to, że niejednokrotnie też Jeff i Brody potrafili zawiązywać się właśnie te sojusze, a nawet pomóc jednemu uczestnikowi w programie, więc tutaj plus dla obu chłopaków i uważam, że jeśli chodzi o drużyny w wariackim wyścigu, Jeff i Brody jest to jedna z moich ulubionych drużyn, jeśli chodzi o ten sezon. Może nie da się zbytnio dużo o nich powiedzieć, bo wiecie, no wariacki wyścig ma tyle nawałów postaci, tyle można powiedzieć wątków, że jakbym miał się skupić na tym, co Jeff i Brody robili, no to no zbyt dużo niestety no nie da się powiedzieć, bo te postacie są jakie są, są po prostu spoko. Bardzo dobrze rywalizowali w programie, niestety zostali wykopani no w 20, pamiętam, że odcinku czy tam w 19, ale całe szczęście wrócili na odcinek 24, no i wygrali jeden z zakończeń, oczywiście finał wariackiego wyścigu. No i powiem wam, że jakbym miał ich ocenić tak w skali od 1 do 10, dałbym tutaj Jeffowi Brody'emu mocną ósemkę, naprawdę mocną ósemkę, bo bywały tylko takie chwilowe momenty, gdzie ja się na nich potrafię zdenerwować, a ich naprawdę było, powiedzmy sobie szczerze, bardzo mało, więc tutaj uważam, że Jeff i Brody całkiem sympatyczne postacie i jeśli wyszedłby kiedykolwiek wariacki wyścig sezon drugi, mam nadzieję, że się jeszcze pojawią, więc no, piszcie opinie oczywiście w komentarzach, a ja się z wami żegnam i życzę wam wszystkiego dobrego do następnego i cześć, na razie.